Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala MSWiA. Dzień dobry, panie profesor, panie doktorze, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Członek Rady Medycznej przy premierze jeszcze warto dodać. Panie doktorze, w szpitalu MSWiA są łóżka wolne dla pacjentów covidowych, są wolne respiratory. Jak wygląda sytuacja u państwa? Rezerw łóżkowych nie ma już od dawna, od dobrych kilku tygodni. Właściwie one się zwalniają na bieżąco i w tej chwili jedyną rezerwą w Warszawie w ogóle są szpitale tymczasowe, których na całe szczęście, w przeciwieństwie do drugiej fali, kiedy był jeden, w tej chwili tych szpitali tymczasowych są cztery i pomimo znanych wszystkim problemów z obsadą, to one jednak są pewnym buforem w tym systemie i nie pozwalają ludziom umrzeć bez otrzymania odpowiedniej opieki. Panie doktorze, ale no nawet jeżeli szczyt trzeciej fali, jak wczoraj mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, no będzie miał miejsce za kilka dni, to i tak ten napór na szpitale w ciągu najbliższych tygodni będzie coraz większy, no bo to z opóźnieniem działa, jeżeli chodzi o sam wzrost zakażeń. Wytrzyma służba zdrowia ten napór? Wytrzymają szpitale też tymczasowe? No bo wspomniał pan o tym, że no przede wszystkim problemy z kadrą medyczną sprawiają, że to nie jest tak, że bez końca można powiększać te możliwości? Trudno powiedzieć, na ile wytrzymamy. Wie pan, to tak naprawdę ten system i tak nie wytrzymał w tym sensie, że nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki jednocześnie pacjentom zakażonym koronawirusem i wszystkim pozostałym chorym. Więc pod tym względem ten system opieki zdrowotnej w Polsce nie działa i to powiedzmy sobie szczerze. Bo jeśli nie jesteśmy w stanie jednocześnie leczyć chorób nowotworowych i jednocześnie leczyć koronawirusa, to znaczy system nasz nie działa. On był słaby i przed pandemią, natomiast teraz działa tak, jak działa. Mamy najmniejszy odsetek lekarzy w przeliczeniu na populację w Unii Europejskiej albo porównywalny z Rumunią. I to się nie poprawi w ciągu kilku miesięcy. Natomiast no, na pewno ratują nas rzeczywiście teraz te szpitale tymczasowe. Nie ze względu na to, że tam jest więcej lekarzy, tylko ze względu na to, że konstrukcja tych szpitali tymczasowych, czyli takie otwarte przestrzenie, w których kładzie się pacjentów, umożliwia udzielenie pomocy większej liczbie ludzi naraz za pomocą mniej licznego personelu. Więc to jest takie naciąganie tego potencjału, który mamy. Panie doktorze, pamiętam wiosną dużym echem odbiły się u nas informacje na temat tego, co działo się w Hiszpanii. Przygotowano prawo, które regulowało kwestię, no, komu udzielić pomocy, komu ratować życie, jeżeli dojdzie do sytuacji, że sprzętu i możliwości nie wystarczy dla wszystkich. Czy w Polsce są konkretne, jasne przepisy w tej sprawie? No bo rozumiem, że nie można tego wykluczyć, że za 2 tygodnie, 3 tygodnie, za miesiąc z takimi najtrudniejszymi dylematami lekarze będą musieli się mierzyć. Czy tutaj w Polsce o tyle mamy komfortową sytuację, że od kilku lat w Polsce, więc jakby bez związku z pandemią, obowiązują wytyczne nadzoru krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, które ustalają tak zwane priorytety, które określają po prostu, które osoby uzyskają największą korzyść z leczenia w warunkach intensywnej terapii. Na oddziale intensywnej terapii można położyć każdego człowieka, prawda? Natomiast nie każdy z tych bardzo zaawansowanych technik odniesie korzyść, bo nie każdy jest w wieku, który na to pozwala i nie każdego stan zdrowia, no, mówiąc zupełnie okrutnie i cynicznie, ktoś, komu pociąg, prawda, uszkodzi nieodwracalnie głowę, z intensywnej terapii nie uzyska jakiejkolwiek potrzeby. Natomiast ktoś z zapaleniem płuc młody uzyska korzyść, prawda? W związku z tym kładzenie tych pacjentów, którzy nie uzyskują korzyści, nie ma za wielkiego sensu. I takie przepisy w Polsce obowiązują kilku co najmniej lat, więc to tyle. Czyli jest tak sytuacja. Upraszczając, kto ma większą szansę na przeżycie, ten w pierwszej kolejności będzie ratowany, tak? Pojawieniu się takiego problemu. Komu może pomóc, prawda? No bo to kto ma szansę, to się okazuje dopiero jak się zacznie leczyć, ale komu to przyniesie korzyść, tak? Panie doktorze, jeżeli obecnie obowiązujące obostrzenia nie przyniosą spodziewanego rezultatu, no w jakimś możliwie krótkim czasie, to Rada Medyczna będzie rekomendowała kolejne kroki, większe restrykcje? Ja myślę, że to, co Rada może rekomendować, no trudno mi się tutaj w imieniu całej Rady wypowiadać, to jest raczej nacisk na egzekwowanie tych obostrzeń, które już są. Mamy bardzo ładną pogodę i z jednej strony ta pogoda powinna sprzyjać
zmniejszeniu transmisji wirusa, bo można wietrzyć pomieszczenia, ale można ją też wykorzystać w sposób niezbyt dobry na organizowanie koronaparty na wałach wiślanych, co się w tej chwili dzieje w Warszawie i te tysiące młodych ludzi, których spotykamy codziennie wieczorami, raczej się nie wymieniają tylko i wyłącznie swoim doświadczeniem życiowym, ale również wirusem. Gdyby to było tak, że wirus zabijałby tylko tych, którzy są mało rozsądni, to być może z punktu widzenia biologicznego miałoby to sens. Natomiast niestety wirus zabija tych, którzy są najsłabsi. W związku z tym, tych, co są mało rozsądni, on raczej traktuje jako nosicieli, a trafia w osoby słabsze i te osoby ostatecznie zabija. Więc niekoniecznie giną ci, którzy się najmniej rozsądni zachowują, czego z punktu widzenia ewolucyjnego bardzo żałuję. Panie doktorze, ale profesor Horban, czyli szef Rady Medycznej, mówił dzisiaj w Radiu Z, jestem bardzo bliski rekomendacji takich posunięć jak zakaz przemieszczania się i wprowadzanie godziny policyjnej. To faktycznie Rada Medyczna dyskutowała o tym, blisko byliście tego, żeby takie właśnie ruchy zalecić? My dyskutujemy o różnych rzeczach. No widzimy w tej chwili, przeciążenie jest maksymalne. Nie bardzo sobie możemy pozwolić na taki nacisk na szpitale przez dłuższy czas, bo te kilkanaście godzin spędzanych przez pacjentów w karetkach, no to jest niedopuszczalne i ludzie nie mogą zacząć ginąć w tych karetkach, więc to nie jest możliwe. Ja, tak jak mówię, no rozmowy się toczą, natomiast ja byłbym zwolennikiem raczej egzekwowania istniejących obostrzeń, a nie dodawania kolejnych, bo kolejne nieegzekwowane obostrzenia tylko i wyłącznie podważają zaufanie do prawa. Panie doktorze, chyba nie ma żadnych wątpliwości, że do maja co najmniej to wszystko potrwa, jeżeli chodzi właśnie o obowiązujące teraz ograniczenia. Tu chyba nie ma co liczyć na zmianę. No raczej nie ma co liczyć na zmianę. Myślę, że musimy zbić tą liczbę zakażeń do co najmniej 10 tysięcy, żebyśmy troszeczkę odsapnęli i mieli świadomość, że mamy sytuację w ryzach. No tutaj problem polega na tym, że... Do ilu tysięcy, pan doktor powiedział? Musimy zbić do ilu tysięcy? Do około 10 tysięcy dziennie, bo przy takiej liczbie... To bardziej perspektywa czerwca niż maja, panie doktorze, chyba. 10 tysięcy to... Może tak. No niemniej myślę, że to, co się w tej chwili próbuje robić, to, co rząd bardzo długo próbował robić, to jest taka regionalizacja obostrzeń. To, żeby z jednej strony dać ludziom możliwość życia w miarę normalnego w tych regionach, które są mniej obciążone, a z drugiej strony nie doprowadzać do masywnego wzrostu i przeciążenia systemu w tych rejonach, które są bardziej dociążone liczbą przypadków. Więc ja myślę, że raczej w tym kierunku będziemy się poruszać, czyli regionalnego łagodzenia obostrzeń. Panie doktorze, po trzeciej fali przyjdzie i czwarta jesienią. To jest możliwe? Czy szczepienia i kwestia też odporności po przechorowaniu COVID-u sprawi, że żadnej czwartej fali nie będzie? Czy nie można tego wykluczyć? Znaczy, wie pan, no, szczepionka ma jedną zasadniczą wadę. To znaczy szczepionka, która jest w lodówce, ona nie zmniejsza szerzenia się wirusa. Szerzenie się wirusa ograniczają tylko szczepionki, które przyjęliśmy. Zatem niezależnie od tego, jakie mamy stany magazynowe, to nam na pandemię nie pomoże, jeśli tych szczepionek nie przyjmiemy. Żeby istotnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, musielibyśmy zaszczepić 60-70% populacji takiej najbardziej mobilnej, a ta najbardziej mobilna część społeczeństwa to są osoby w wieku pomiędzy 20-49 lat. Czy one się zechcą w takiej ilości zaszczepić? Nie jestem do końca pewien. Panie doktorze, ale dzisiaj możliwość rejestracji na szczepienia uzyskali właśnie 40-latkowie. Nagle otworzyło się takie okienko. Rozumie pan doktor tę decyzję, kiedy wielu seniorów ciągle czeka na szczepionki, na terminy, a mogą to zrobić dzisiaj 40-latkowie? Ja myślę, że tutaj trzeba działać dwutorowo, że z jednej strony otwierać dostęp do tych szczepień, bo zachęcamy do szczepienia, jednocześnie dostęp do nich jest ograniczony. Więc otwieranie tego dostępu ma pewien sens, prawda, i może budzić pewien entuzjazm w społeczeństwie i taką modę wręcz na zaszczepienie się. I to by było bardzo dobre. Z drugiej strony bardzo dużą troską napawa mnie obawa o to, że jest spora liczba osób w podeszłym wieku, dla których proces rejestracji na szczepienie, dotarcie na szczepienie może być po prostu zbyt trudny i że my powinniśmy te opieki, te osoby jako państwo objąć bardziej troskliwą opieką, dotrzeć do nich po prostu osobiście i pomóc im się zaszczepić, bo zgodnie z danymi, którymi ja dysponuję, to około 1 000 000 osób powyżej 75 roku życia jeszcze nie jest zaszczepione. Panie doktorze, czy trafiają do pańskiego szpitala osoby też po zaszczepieniu? Były takie przypadki? Tak, takie przypadki się zdarzają. One zazwyczaj nie mają ciężkiego przebiegu.
No ale skoro trafiają do szpitala, to znaczy, że też nie jest to najlżejszy przebieg, prawda? Tak, też nie jest najlżejszy, natomiast odsetek tych osób jest bardzo niewielki. Istotą szczepionki nie jest tylko i wyłącznie zapobieganie wystąpieniu choroby. Tutaj pod tym względem, w tym zakresie skuteczność szczepionek nie jest oczywiście stuprocentowa, natomiast one są bardzo skuteczne w zapobieganiu bardzo ciężkiemu przebiegowi i śmierci. I tego się należy trzymać. Znaczy szczepionki powinny zmniejszyć przede wszystkim śmiertelność w przebiegu tej choroby, a dopiero w następnej kolejności liczby nowych przypadków. Czyli rozumiem, że nie było takiego przypadku śmiertelnego po osoby zaszczepionej już, tak? U pana doktora. Ja się nie spotkałem. Oczywiście one mogły być, no bo statystycznie ta skuteczność w zapobieganiu śmierci wynosi około 80-85%, więc resztka tego ryzyka oczywiście gdzieś tam jest, ale ono jest znacznie, znacznie mniejsze. Bardzo dziękuję. Na pewno to ryzyko śmierci bez szczepionki jest znacznie większe niż ryzyko powikłań związanych ze szczepionką i to trzeba stanowczo podkreślić. Bardzo dziękuję panu doktorowi za rozmowę. Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu MSWiA w Warszawie, członek Rady Medycznej przy premierze. Radosnych świąt panu doktorowi życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.